Witajcie moje drogie, moi drodzy. Dzisiaj będzie odcinek u babci. Siedzę i nagrywam przy samym oknie, więc pogoda jest zmienna i światło będzie również zmienne. Nie patrzcie na moje włosy, bo ja z moimi włosami nie robię nic. Z tego względu, że mi mocno lecą, ale to już nie w dzisiejszym filmiku, bo to nie na temat. Chciałam się tylko usprawiedliwić, czemu mam takie przylizane włosy i wyglądam jak wyglądam. Ok, zaczynamy. Ja będę sobie odwracała się tutaj. Mam przygotowane dosyć sporo dzisiaj rzeczy i będę Wam pokazywała, dzieliła się z tym, co kupiłam. A jest tego trochę i jestem równie dobrze zadowolona, równie mocno zadowolona, jak w poprzednich odcinkach. W sumie ja poluję tylko na jakieś fajne rzeczy. Nie kupuję czegoś, co będzie leżało w szafie, bo dla mnie to jest bez sensu. Ja zbieram to parę dni, czy tam nawet parę tygodni, to zależy, czy znajdę jakieś perełki, czy nie. Tym razem było to kupione, podzielone na dwa razy i dwa razy byłam w sklepach i teraz Wam pokażę. Zacznę od cyckonosza, jak to jedna z Was napisała. I to jest taki zwykły, o, taki ładny, jeszcze był z metkami, biustonosik za funciaka. A że moje biustonosze wszystkie wyglądają już jak szmaty dosłownie, no to pora sobie je wymienić, a jak mogę kupić taniej, to czemu nie? Następną rzeczą, jaką kupiłam, jest mega długaśny sweter. I to jest taki sweter, bardzo, bardzo długi. Może ja zrobię tak, że ja sobie tak narzucę go, stanę i mniej więcej się pokażę. Tutaj, zobaczcie, są sznureczki do zawiązywania się. O, tak mniej więcej, no. I on jest bardzo, bardzo długi. On jest aż do kolan. Może nie będę ubierać, bo może kiedyś jak zakupię lustro, to będę mogła Wam nagrywać filmiki i się wtedy przymierzać. Aha, bluzeczka ta co ostatnio, zobaczcie jak ładnie leży, jak ładnie się prezentuje, więc fajnie. Za ten sweter jest to 14, co prawda on jest trochę na mnie za duży, ale ja sobie przepraszam, takie falbaneleczki ma tutaj i to jest z firmy Next, także jest taka bardzo zakolana, bardzo, bardzo długi i myślę, że ja będę go nosiła tam powiedzmy z pod to jakieś bluzy, czy na bluzki, sweterki, koszule, więc bardzo fajnie zamiast kurtki narzucić i wyskoczyć na przykład po Russella. I dałam za niego 4,50 i to jest 14. Na przykład jak jeszcze schudnę i nie będzie na mnie dobrze leżał, to oddam go mamie, nie ma problemu. Dalej jest to taka sukienko-tunika. Ja Wam pokażę. Jest to dla mnie dosłownie do kolan. Strasznie ładnie się mieni. Z takim fajnym, lekkim kołnierzykiem. Długie rękawy. Można nosić, jak mówię, zarówno jako sukienka, jako do tunika, do leginsów. I dałam za to... nie zdara. Dałam za to 4 funty i to jest rozmiar 12 i bardzo, bardzo mi się podoba. Ja lubię takie świecące, chyba źle kamerę ustawiam teraz, świecące świecidełka. Świecidełka świecące. Także myślę, że będzie mi pasowało. Lubię takie rzeczy. Więc następne. I słuchajcie, i teraz, aha, pokażę Wam następną rzecz. To sobie wybrała Laura.
Zobaczcie, jaka ładna figurka. I za tą figurkę dałam funta. A że to jest jej ulubiona rasa psa. I ona ma obsesję na punkcie. No i już sobie lakier ozdrowała. A nie, to było tylko brudne. Śliczne, nie? Także już sobie będzie mogła postawić na półeczkę za funta. Jak lubi, to niech ma. Słuchajcie, teraz Wam powiem takie coś. Patrzcie. Zapakowane, nowe, kupione u babci. Normalnie w folii. Są to odeźblaki. Już tu przylas. Już tu przylas. Nie wąchaj, nie idzie do panowie. Są to trzy koszulki. Dwie są dla Miśka, jedna jest dla Laury. I ta koszulka, są to chińskie, czy tam japońskie, czy koreańskie. W sumie nie jest tu napisane, skąd to jest. No i to są koszulki i one były zapakowane, tak o, i ja je właśnie rozpakuję i też była siatka, reklamówka, także przyda się do pakowania, a czemu nie, siatek nigdy dość, nie? Także siatka była w tym razem, w każdej tej torbie siatka. I słuchajcie, ja Wam będę, nie potrzebuję już tego, zobaczcie, koszulka prezentuje się tak, taka zwykła koszulka sportowa z takim nadrukiem z tyłu, tutaj oczywiście normalnie z metkami, to jest nówka sztuka, to nie są używane rzeczy i kosztuje i za sztukę dałam funta. No to kurde, jak nie wziąć? Po domu, czy do ogrodu, czy nawet na wyjście? Misiek mówi, że fajne, że będzie chodził. Więc jak będzie chodził, to tym bardziej... Ups! To tym bardziej ja się cieszę za jednego funta. Ludzie, no kurde. A jakościowo powiem Wam, że taka miła ta... Nie będę dotykała, bo jestem wypudrowana dzisiaj. Także ta jest miśkowa. Jest taka... Taki niebieski, także idzie już, pokazuję następną, już nie będę pokazywała, widzicie, jeszcze nawet nie otwarty, tamtą otwierałam i sprawdzałam, a tą jeszcze nie było takiej potrzeby. Też jest siatka, też jest reklamówka ta sama, tutaj o, już wyciągam ją na kubkę, folię, karton i druga jest, o, trochę mi się oblazło od tego kartonu. Drugi to jest taka grafitowa czerń. Niby to jest star. I wygląda, prezentuje się tak. Czyli tak samo, takie kółko z napisami. Jakiś tam pasek. Blaki, jestem zajęta, proszę nie przeszkadzać. Tu jest jakiś tam mały akcent. I to niby jest z firmy Starboy. Tak samo myteczki. Bardzo fajna. Teraz z Tobą nie wyjdę, bo nagrywam. Dobrze, cichutko. Kolejna koszulka. Jest Laury, również zapakowana. Przepraszam, że Wam tu się przeleszczę. Siatka jest tutaj trochę inna. Tak wygląda. Przyda mi się do trzymania jakichś pierdół. Ale będę miała sprzątanie. I koszulka jest, o, nawet duża. Będzie za duża chyba na Laurę. Z takimi, o. Ale to po domu, nawet może jako piżamę do spania. Myślę, że ona i tak będzie w tym chodzić, bo sama sobie wybrała. Bardzo ładna, różowiutka, z niebieskimi akcentami, napisami. Także za funta, ludzie. Brać, kupywać. Jeszcze... O Jezu, jakie to ciężkie. Kolejna rzecz, jest to bluza dla Russella. Czekajcie, może ja zapnę z dwa guziki, żeby ona wyglądała bardziej... Baduś! Baduś, cichutko musisz być. Nie możesz pani przeszkadzać. Występujesz w innych odcinkach. Tu dzisiaj jest kupione u babci, więc Ci nie pokażę. Bluza wygląda w ten sposób. O, tam metka. Prezentuje się w ten sposób, także zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie wygląda.
tyłu ma na łokciach takie naszywki. Naszywki. I kosztowała ona, już Wam pokazuję, 3 funty. I to jest na 4-5 lat. No bo mój Dyzio jest chudy, szczupły. Także on jest mały. I została mi już tylko biżuteria. I biżuteria jest mianowicie taka. Zacznę od bransoletek, które wybrała sobie La... Ups, poczekajcie chwilę, sekunda. Mazia, no co ty poplątałaś tutaj? Za dużo tego mi się poplątało, sorki. Sorki, już wracam, wszystko pod kontrolą. Wybrała sobie 2 bransoletki, które będzie nosiła razem. Ja pokażę mniej więcej, jak one się prezentują. Takie kamyczkowe. I jedna kosztowała 50 pensów. Także Laura dostaje 2. Podobały jej się, chciała, bo jak ja zawsze coś kupię, to wybredne, wiecie jak to nastolatki, wybredne dzieci ogólnie są. Także jak sobie sama wybrała, to se sama będzie nosiła. Następnie jest to taka bransoletka z takim fajnym, ładnym zapięciem, która zaraz Wam przedstawię. Tylko człowiek się spieszy, to się diabeł cieszy, nie? I ja sobie jej sama nie zapnę w tym momencie, bo bym chciała, a wiecie jak to jest. Czekajcie, chwila. No, no i co, Mazia? O tak, dobra. Tu jest takie ładne zapięcie, zobaczcie. Ja to teraz tak... I prezentuje się tak. Bardzo ładnie wygląda. Lubię takie wszystko świecące. Fajna, bardzo mi się podoba ta bransoletka. Co prawda te ogniwa mi się poprzesuwały i muszę je tutaj, o. Ale ja sprawdzałam na miejscu, nie jest zepsuta. I teraz Wam pokażę, nie wiem czy jak się odwracam, to mnie dobrze słychać. I dokupiłam sobie do tego sygnet. Misiek się śmiał, jak mu pokazywałam. Mówił, takie, no. On mówi, to kup mi złoto, diamenty. Czartuję, nie mówiłam już, to kup mi, ale jemu się nie podoba to. A mi się bardzo podoba, jest to taki sygnecik i do tego ta bransoletka. Myślę, że to będzie ładnie się prezentowało. Do jakiegoś ciemnego lakieru, do czerwonego niekoniecznie. Nie podoba mi się z czerwonym, ale z jakimś ciemnym, niebieskim albo fioletowym mogłoby fajnie to wyglądać. Ok, także kolejne 2 rzeczy. To był, tak jak mówiłam, wspominałam już, przeważnie biżuteria kosztuje funta za sztukę, więc tu za to dałam funta, za tą bransoletkę dałam również funta. Także odkładam na kupeczkę. Później będę sprzątać. I przedostatnią rzeczą, a biżuterią, czyli wisiorkiem, jest tutaj taki wisiorek. Tylko ja to miałam w siatce i w pudełku takim. I to mi się wszystko poplątało. I wisiorek jest taki, z takim jeszcze, no zobaczcie, tu są serduszka, kuleczki i to jest w takim fiolecie, także następna pierdołka idzie do Mazi na szafeczkę. I ostatnie, które było najdroższe, jest to wisiorek, serduszko na takim bardzo ładnym łańcuszku, takim grubszym. I zobaczcie, jak to wygląda, jak to serduszko pięknie się prezentuje. To jest takie przezroczyste, a w środku jest taki kamień z takim srebrnym
jakimś zawijańcem, przeplatańcem, no cudowne. I za niego dałam 2 funty, ale to już było droższe, ale myślę, że było warto, bo no piękne jest to serduszko. A lubię motywy serduszka, lubię motywy właśnie... jakoś mi się tak z życiem kojarzy serce i jakoś tak lubię serce. No ale że niestety nie mam już gdzie tego wszystkiego trzymać, to musiałam sobie kupić coś, gdzie będę chowała te bransoletki i bardziej chodziło mi o bransoletki, pierścionki i może kolczyki. Także szukałam czegoś, nie tak specjalnie, żeby iść i szukać na przykład, nie wiem, do jakiegoś tam Tick & Max czy gdzieś do Nexta, po takich sklepach, gdzie to można kupić. Tylko mówię, jak się nadarzy okazja, to sobie kupię, wiem, że potrzebuję, będę się rozglądać, ale nie jest to takim na pierwszym miejscu. No i byłam ostatnio u babci i znalazłam sobie pudełko. Pudełko jest duże, zobaczcie, jest duże, jest masywne. Ze skóry, tu jest na zapinkę, no ale nie ma kluczyka, więc mam nadzieję, że Russell mi tego nie zamknie, aczkolwiek to nie działa, może być zamknięte i zobaczcie, i się otwiera. I Wam pokażę teraz, jak wygląda w środku, jest pięknie wytłaczane na czerwono. Tu jest półeczka na pierścionki, a tam w środku poniżej jest bardzo dużo miejsca na właśnie bransoletki czy zegarki. I myślę, że to pudełeczko no, urzekło mnie swoją no, tym wytłaczanym... Au! To bolało! Wytłaczanym, ciężkie, masywne, wytłaczanym... No, jest skóra, jest... i tu jest napisane, że to jest robione w Szwecji przez królewski... Kurczę, no to brudne jest, ale to nie szkodzi, bo to postawiłam. Zobaczcie, ja Wam pokażę z bliska, tylko zabiorę cenę. Widzicie? Jakiś tam Filip był. To wygląda właśnie na takie... Tak mi się właśnie też kojarzyło taki z takim... z jakąś hierarchią. Okej. I za to pudełeczko zapłaciłam 3 funty. Także myślę, że cena nie była jakaś wygórowana. No i to wszystko. O kurczę, 18 minut jeszcze zanim się pożegnam, to znowu dobijemy 20. Długo, ale... Warto chyba było popatrzeć na takie moje cudeńka, jakie kupiłam. Napiszcie w komentarzach, czy myślicie, że kupuję w dobrych cenach, że opłaca się te rzeczy kupić. Przypominam, że te rzeczy nie są naprawdę zniszczone, no i chyba cena mówi sama za siebie. O stylach się może nie rozmawia tak bardzo, bo każdy ma inny styl i każdy inny ma gust, więc jeżeli mi się coś podoba, to niekoniecznie drugim osobom będzie się to podobało. Ale jeżeli coś Wam się spodobało i byście również chcieli to zakupić za tą cenę, to napiszcie mi w komentarzach. No i myślę, że do zobaczenia niedługo w następnych filmikach, bo jak na razie do babci się nie wybieram, bo muszę sobie kupić tym razem kosmetyki. I kosmetyki na razie są dla mnie ważniejsze niż gadżety i jakieś tam... ciuchy, ale znając mnie, to i tak będę chodzić. Pamiętajcie o subskrypcjach mojego kanału. Dziękuję nowym osobom, które do mnie przybyły i zapraszam na kolejne odcinki. Buźka! Do miłego! Do